Bardzo dokładnie sprawdzamy, czy przestrzegane są przepisy, które obowiązują już od wielu lat. W związku z tym, jeżeli ktoś jeździ bardzo często, zatrzymujemy go na granicy i prosimy o to, żeby nas przekonał, że ten wyjazd do Rosji to był wyjazd w innym celu niż wyjazd handlowy. Jeżeli tego nie zrobi, prosimy, żeby uiścił odpowiednie opłaty. To nie są kary. To jest tylko wyrównanie strat budżetu państwa, które by powstały w momencie, gdyby to paliwo wjechało do kraju.